się tu bez powodu, Nick. Nie jest moją wolą, aby ktokolwiek przepadł, ale by każdy zwrócił się do mnie. Słowem, które powinieneś pamiętać z Biblii, jest pokuta. Nie mam za co pokutować. Jak już mówiłem, jestem tu w odpowiedzi na modlitwy twojej babci. Szkoda, że jej nie znałem. Wciąż masz szansę ją poznać, ale tylko na twoich warunkach. Dla mnie to brzmi jak szantaż. To nie szantaż, nie. Chcę, żebyś trafił tam, gdzie twoja babcia, do miejsca wiecznej miłości. A jeśli tego nie chcę? Jestem dżentelmenem, Nick. Nigdy się nikomu nie narzucam. To najgorszy rodzaj szantażu. Rób, co ci każe, albo zmierz się z ogniem i siarką na wieki. Nie chcesz za mną podążać, prawda? Nie szczególnie. Z pewnością nie chcesz też być mi posłuszny. Zgadza się. Co byłoby bardziej nieuczciwe? Przybyć do ciebie w chwili śmierci. Zmusić cię do życia w mojej obecności. Wtedy będziesz kompletnie wolny od wszystkich, nie będziesz na zawsze. Piekło nigdy nie brzmiało tak atrakcyjnie. Wiesz, codziennie słyszę miliony skarg dotyczących tego świata. Cała ta chciwość, egoizm, ubóstwo, głód, wojny, morderstwa, wykorzystywanie dzieci. Prawie już nie poznaję tego świata. Tak mało przypomina on ogród, który dla was stworzyłem. Ale to nie jest piekło, Nick. Nawet teraz wciąż jest blask słońca w wiosenny dzień. Gwiaździsta noc, niebo na pustyni, delikatna bryza w letnie popołudnie, zapach kwiatów i śpiew ptaków. Nie wspominając o burzach i powodziach. Są nawet ludzie, którzy są skłonni wyciągnąć rękę do potrzebujących. Jest też miłość, Nick. Wciąż jest miłość. Jak moglibyśmy zapomnieć o miłości? Jedno jest pewne. W piekle nie ma miłości. Nie ma piękna ani nadziei. Jest tylko męka. Ten rodzaj męki, który bierze się z naszego wnętrza. Ale z pewnością nikt nie wybrałby tego, gdyby wiedzieli, że istniejesz. Niekoniecznie. Nikt nie idzie do piekła z zawiązanymi oczami. W taki czy inny sposób objawiłem się wszystkim. Ale gdyby ludzie mogli cię zobaczyć, nawet to by nie wystarczyło. Popatrz na szatana. Stał ze mną w sali tronowej Boga. Ale uważał, że darowane mu piękno i potęga były zasłużone. Poddał się dumie. W każdym grzechu kryje się duma. Ludzie kradną, bo uważają, że zasługują na to, na co inni ciężko pracują. Przeskakują z łóżka do łóżka, bo czują, że zasługują na to, by zaspokoić swoje potrzeby. Nieważne, kogo to rani, nieważne, jak wielki ból to powoduje.